Wychowanek Unii Tczew Mateusz Biskup na wioślarskich Mistrzostwach Świata Seniorów, które zakończyły się we francuskiej miejscowości Aigle-Belette, wywalczył awans do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Mateusz ścigał się na czwórce podwójnej wraz z Wiktorem Hablem, Dariuszem Radoszem i Mirosławem Ziętarskim. Polska osada po niepowodzeniu w półfinale zrehabilitowała się, wygrywając w znakomitym stylu finał B. Biało-czerwoni ostatecznie zajęli siódme miejsce, które dało im awans na przyszłoroczne igrzyska.